ruch Europa Christi to ruch, który ma na uwadze reformę Unii Europejskiej, reformę samej Europy, ale w duchu chrześcijańskim, żeby zachować tożsamość Europy, zachować tożsamość i kultury, która jest kulturą krzyża, kulturą Ewangelii i kulturą chrześcijańską po prostu, a ta jest bazą dla cywilizacji całego świata i właściwie ruch Europa Christi wpisuje się w wielkie potrzeby, które dzisiaj mamy przed oczyma, gdy patrzymy na Europę, w której się dzieją różne złe rzeczy, a myślę, że ratunek jest w tym, co przyniósł nam Chrystus. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zdecydowała się wesprzeć tą szlachetną inicjatywę, jaką jest obecna konferencja, z dwóch bardzo prostych powodów. Przede wszystkim wartości, do których Europa Christi się odwołuje, są bliskie zarządowi oraz całej załodze Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i z powodów praktycznych, to znaczy działalność gospodarcza, która jest oparta na takich fundamentach, jakim jest Ewangelia, nauka społeczna Kościoła, czy szerzej korzenie chrześcijańskie, o których tutaj mówimy, daje gwarancję bezpiecznego, dobrego, umiarkowanego biznesu, który zakłada umiarkowany zysk, nie krzywdzenie pracownika, nie krzywdzenie kontrahenta, nie kierowanie się hedonizmem czy szczególną chciwością. A to są takie cechy, które wydaje się stały się backgroundem czy takim prawdziwym korzeniem kryzysu finansowego świata, który nastąpił w 2008 roku. Pragnę bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Piotrowi Wojciechowskiemu za wsparcie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, bo przecież bez tego wsparcia byłoby trudno organizować tak wielką imprezę. I jeszcze raz, panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję, a także całej waszej wspólnocie.